też brałaś udział w preselekcjach do polskiej Eurowizji. Szkoda, że nie wystartowałaś w tym, ja to zawsze będę podkreślał w tych wywiadach. Czy trzymasz kciuki za Kasię Moś? Bardzo mocno trzymam kciuki za Kasię Moś. Kasia jest wspaniałą, piękną, utalentowaną kobietą. Ale przede wszystkim artystką. Ja znam Kasię w ogóle z innych projektów, bardzo dawnych i od zawsze mi się podobała, dlatego bardzo się cieszę, że nas reprezentuje w tym roku.